Siemaneczki, ziemeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. No i co, słuchajcie, dzisiaj przedstawię wam Smoke'a na mapie Mirage, który myślę, że dosyć bardzo zmieni tutaj nam rozgrywkę, szczególnie w sytuacjach, gdy zostajemy sami, dajmy na to, na jednego bądź dwóch rywali, bądź nawet więcej. Geneza jest taka, że tego smoka odkryłem sobie, kiedy ćwiczyłem jakiegoś fake smoka na A. No i przez przypadek odkryłem właśnie takiego smoka, który dosyć bardzo może zmylić tutaj przeciwników. Więc tak, podchodzimy sobie tutaj do tego rogu, celujemy tutaj w właśnie, czekajcie, pokażę wam to z AWP-y. Celujemy tutaj w to miejsce, nie musi to być jakoś bardzo szczególnie. No i oczywiście wszystko będzie jump rollem i słuchajcie, klikamy teraz shift i na shifcie podchodzimy do momentu, gdy nie wejdziemy właśnie na ten schodek i smoke leci sobie tutaj, odbija się w to, od tego miejsca i smoke wpada nam, słuchajcie, do dżungli, więc to jest naprawdę bardzo kozacki smoke. Mam nadzieję, że nikt go przede mną nie odkrył, bo wydaje mi się, że nie widziałem go nigdzie. No i smoke leci sobie do dżungli i myślę, że w tej sytuacji CT-kowie pomyślą sobie, że to jest na pewno na 90% bombsite A i właśnie zrotują sobie na ten bombsite, podczas gdy my będziemy mogli sobie spokojnie wejść i pakę zaplantować na pewno. Zobaczcie, no smoke leci idealnie do dżungli, już omijając fakt, że ta osoba z dżungli jest tutaj odcięta. Prawdopodobnie może sobie ta osoba zraszować tutaj przez smoke'a i patrzeć, dajmy na te pałace, bo może sobie pomyśleć, że ten smoke poleciał, dajmy na to, z rampy, no ale możemy sobie właśnie wtedy wejść sobie spokojnie na bombsite B, no i antyterrorysta będzie miał niezłe zdziwko, gdy zobaczy, że paka jest zaplantowana właśnie na B, więc myślę, że smoke bardzo może zmienić rozgrywkę. Pokazuję jeszcze raz, idziecie w to miejsce, celujecie tutaj, nie musi być to jakoś bardzo dokładnie, oczywiście z shiftem wszystko i puszczacie w momencie, gdy wejdziecie na schodek, w sensie robicie jump roll'a w momencie, gdy wejdziecie na schodek. No i smoke wpada tutaj idealnie do dżungli, jak zrzucić jego za późno, to smoke odbije się odtąd i nie wejdzie wam i poleci w ogóle gdzieś tam. Pokażę wam jeszcze teraz zastosowanie tego smoka. Jak możecie widzieć, oczywiście już tutaj ten smoke leci właśnie na dżunglę. Wszystko oczywiście tutaj pięknie wpada, tak jak pokazałem na filmie. I słuchajcie, patrzcie, spójrzcie sobie, osoba, która miała ratować na B, od razu tutaj po usłyszeniu tego smoka cofnęła się na bombsite A, zostawiając tym samym jedną osobę na bombsite B, gdzie, jak możecie zobaczyć, ja już tutaj sobie spokojnie wbiłem na pusty bombsite po zabiciu tej jednej osoby. Zaplantowałem sobie oczywiście na skana i tutaj możecie zobaczyć, jak ta sytuacja 2 na 3 się potoczy. 3 tutaj ceteków od kuchni właśnie atakuje. Mój tutaj kolega nie wiem, co robił na midzie, ale jak możecie zobaczyć, tutaj skan został perfekcyjnie tutaj zastosowany. Kolega tutaj, mój teammate od shorta idzie. I słuchajcie, tutaj sytuacja była śmieszna, bo ja nie usłyszałem tego defa, słuchajcie. I gdyby właśnie nie ta osoba z shorta, to najprawdopodobniej ta runda była przez nas przegrana, bo ja dopiero defa tutaj usłyszałem. I tutaj o dziwo śmieszna sytuacja, bo zabiłem nie tego, w którego strzelam, więc to była pierwsza sytuacja, jeszcze pokażę wam drugą. No i słuchajcie, druga tutaj sytuacja. Ja tutaj jeszcze w międzyczasie wymieniłem się tutaj bronią z moim teammate'em. Smoke oczywiście leci właśnie na dżunglę. Spójrzcie sobie ustawienie, jedna osoba na A, jedna na midzie i jedna właśnie na B. I patrzcie, ta osoba na B od razu, jak dostała info, że ten smoke poleciał, tylko zobaczyła, czy tam na bombsite B coś się czasem nie dzieje tam na daleko w apsach, i cofnęła sobie właśnie na shorta. Więc możecie zobaczyć sobie, jak ten smoke potrafi bardzo zmienić. Tutaj, tak jak powiedziałem, osoba mogła sobie zrasować przez smoka i patrzeć, dajmy na to pałac. Tak się stało właśnie w tej sytuacji. Tutaj niestety ja zginąłem jako pierwszy, ale za to w tej rundzie mój teammate zrobił wielką robotę. I no patrzcie, no, jeżeli osoba na B odpuszcza w takiej sytuacji bombsite, bo usłyszała smoka, no to jest to naprawdę bardzo duża przewaga dla was.
Więc możecie dać znać w komentarzach, co sądzicie o tym smoku i czy będziecie z niego korzystać, bo myślę, że nie jest on jakiś bardzo trudny do właśnie ogarnięcia, a myślę, że bardzo może zmienić rozgryw, więc możecie dać znać, co o tym sądzicie, czy będziecie go stosować. No i co, zostawiajcie oczywiście łapki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej tego typu filmów, gdzie przedstawiam wam jakieś moje zagrania. No i co, ja się z wami żegnam, do następnych odcinków, trzymajcie się i piona!